Ręce i jest to Janusz Wójcik, który zajmuje miejsce 20. Brawo Janusz, 2 godziny 36 minut i 48 sekund. Doskonały rezultat, biorąc pod uwagę fakt, że Janusz Wójcik to jest zawodnik, który w swojej karierze już wiele, wiele lat biega. No i jakby księdza dzisiaj musiała uznać wyższość Ewy Brykfajot. Ewa miejsce w Dębnie zajęła 4. W zeszłym roku w Poznaniu była 4, 2 lata temu była 7, no i w końcu miejsce 1. Brawo Ewa, wygrała z mistrzynią Polski, gdzieś tam na trasie biegły razem, przyspieszyła na ostatnich metrach i dzięki temu wielki sukces życiowy. To jest sukces życiowy tej zawodniczki. Dobrze, Mirak, więc oni muszą poczuć, że tutaj jesteś. Swoją brawo. Witamy kolejnych paratończyków. Ja przerwałem na chwilę swoją opowieść o historii maratonu, ponieważ otrzymałem.
otrzymałem od Grzegorza Lipińskiego informację, że na Turmetku nasz system zanotował już ponad 2300 osób. Zatem zdążam... Tak, to lecz, trochę złotych zabaliśmy się.